Skąd się wziął tytuł książki? Po pierwsze dziewięć, po drugie koła terka, a po trzecie Troj. Więc jakby to są trzy różne inspiracje. Troj, bo nie mogłam nazwać bezpośrednio Frej, a wiem, o kim mowa. To jest Łogus i cała Zawardzina, która mnie potwornie wkurza, że tutaj przyjechał do was i że wam zarąbał najważniejszą, najcenniejszą, jedną naprawdę z najwspanialszych kołaty, jakie są, bo jest ich naprawdę niewiele, a jest ich właśnie według Teresy Mroczek, według profesora Nowińskiego, jest ich tylko 9, ale tego typu, takich, które mają w paszczy głowę człowieka. I on dokładnie wiedział, po co on tu przyjeżdża i wiedział, gdzie się to znajduje. Ja bardzo byłam ciekawa, dlaczego. Skąd on wiedział właściwie, kiedy tu przyjechał. Więc okazało się, że on był u was, słuchajcie, pierwszy raz, bo 24 września 1934 roku, a przyjechał w ramach przygotowań przez Niemców się do grabieży, czyli oni po prostu już wiedzieli dokładnie, po co posyłają takich znakomitych naukowców, znanych, przyjmowanych przez polskich naukowców, bo byli zaprzyjaźnieni. Uważali, że fachowiec, który jest znawcą i specjalistą od polskiej sztuki, no to przyjeżdża w dobrych celach, więc każdy mu wszystko pokazywał. I też jak przyjechał do Czerwińska, to zobaczył wszystko. Zobaczył freski Dürera, no i zobaczył też tę kołatkę. I wrócił po nią między 8 a 9 według mnie listopada 1939 roku. Przyznam, że tutaj była prawda, była żandarmeria, już prowadzili, wyrzucili wtedy zakonników. I kazał im to wyrwać i zabrał z sobą. A oni byli, Niemcy byli dość skrupulatni, wiadomo było, dla kogo kradną. Najczęściej kradli trochę dla Geringa, inna ekipa kradła dla Franka, inna ekipa kradła dla Hitlera. Się ścigali po tym kraju, jak po prostu szukali, jak po skrzyni skarbu. A i co się okazało, wszędzie są listy jakby tego, co zabiera, nawet czasami to robi pofitowania, ale kołatki nie ma. Więc stąd pomysł, bo potem po wojnie z tej dokumentacji wynikało, że z poufnej wiadomości, że ona tam wisi u nich, więc stąd pomysł, żeby po prostu do nich pojechać. Ale prawnicy poradzili, żeby mimo tego nie nazwać tego Frej, więc jest kołatek Troja. 9, bo to jest trochę magiczne, dlatego że proszę przeczytać, bo ja tam to objaśniam w książce, wszystkiego nie opowiem, ale też dlatego, że ich jest tylko tyle. No kołatki, no bo wiadomo, kołatki, no to kołatka. No właśnie kołatka. No to jest bohater właściwie też kolejny, taki równoległy do przyjaciół. To jest coś niezwykle istotnego. Teraz, kiedy patrzycie na zamienioną kopię, którą proboszcz naprawdę cudownie, że doszedł do wniosku, że zrobił, że może że widzimy to, jak ona wyglądała, że możemy sobie to uświadomić, ale kołatka, czyli taka antawa, no miała te różne funkcje. Kiedyś właściwie głównie była w średniowieczu. No, miała i funkcję dekoracji, miała też funkcję symboliczną, no bo oznaczała w zależności od interpretacji to już pewnie księża lepiej byli profesor Nowiński, ale Chrystusa i zbawienie, a ten pożerany, ta pożerana głowa człowieka, no to grzech i ewentualnie wstąpienie jakby do kościoła, żeby się oczyścić z tego grzechu. Ale miała też, nie wiem czy wiecie, taką funkcję prawną, czyli kiedyś można było stuknąć w tą kołatkę i potwierdzić jakieś przekazanie na przykład majątku, czy takie prawne czynności miała. No i oczywiście miała też siłę i prawo azylu, bo kiedyś ta kołatka była przy drzwiach wejściowych, czyli jak przestępca trafiał do kościoła, w którym była kołatka, no to mógł dostać 30 dni azylu. No a poza tym, według mojej teorii, była też związana z templariuszami, ale dlaczego to też proszę uprzejmie zajrzeć do książki.